1 maja odbyła się trzecia edycja Festiwalu Miast Partnerskich. W tym roku do Świdnika przybyli artyści z litewskich Solecznik. Jesteśmy w Świdniku po raz pierwszy i wracamy do domu pełni wrażeń. Chcemy serdecznie podziękować wszystkim za tą wspaniałą atmosferę, za ciepło rodzinne, którą czuliśmy od razu od pierwszych chwil pobytu. Jesteśmy szczęśliwi, ale cieszymy się, że Polacy w macierzy pamiętają o Polakach nas tam na Litwie i myślę, że dzisiejsze czasy potrzebują spotkań ludzi dobrej woli. Mamy nadzieję, że to właśnie nasz jest pierwszy przyjazd do Państwa, ale nie ostatni. Gości oraz oficjalną delegację powitał burmistrz Waldemar Jackson. Witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że sporo mieszkańców naszego miasta w ten długi weekend przyszło tutaj i chcą razem z nami wziąć udział w festiwalu. Bardzo serdecznie im dziękuję. Witam również bardzo mocno i serdecznie naszych gości z rejonu Solecznicki na Litwie. Przez blisko godzinę publiczność, licznie zgromadzoną w Centrum Kultury, bawił zespół pieśni i tańca Solczanie. Po występie gości na scenie zaprezentował się zespół tańca ludowego Leszczyniacy. Tradycyjnie podczas imprezy nie zabrakło także poczęstunku kuchni regionalnej. Tradycyjne litewskie wszystkie wyroby, serki. Serki domowe ze słodkiego, mleka. Wędlinka z rodzynkami, z żelatynką, bez niczego, takie troszkę slanowate. Chlebek, który jest bardzo popularny. Chlebek o różnym smaku też, z kminem, z miodem tam jest. Dodatkową atrakcją był pokaz Wicia Palm. Ta tradycja u nas idzie ponad 100 lat w naszej rodzinie, bo jesteśmy same rękodzielne. To jestem już czwartym pokoleniem. No, a ta tradycja powstała w 1925 roku na Wileńszczyźnie u nas.